Siemano, dawno nic z garażu nie było, to mówię, krótki odcinek sobie wrzucimy. Taki sprzęcik się trafił, LTR 450, 2007 rok. No trochę jest zapuszczony, że tak powiem. Podstawowy przegląd, zawory, rozrząd, oleje do zmiany, no i wizualnie do ogarnięcia, no bo słabo to wygląda. A mówię, sprzętu takiego jeszcze na kanale nie było, to kilka tam info, nie będę tam dodawał co jak po kolei robię, tylko takie przebitki wrzucę, jak gdzie co odkręcić. A poza tym to w garażu co, no KTM trochę musiałem go wystawić, bo miejsca mało. Tu jest taki sprzęcik, ale to tam jeszcze odcinek o nim wpadnie, jak ktoś tam na Instagramie widział. 450, 2005 rok. 18 godzin od nowości, więc jeszcze lepiej jak z moim KTM-em. Zobaczcie sobie na ten silniczek jak nowy. Jeden właściciel od 2005 roku. Stał w garażu, można powiedzieć. Ale to maszyna szwagra, także o tym jeszcze sobie nagramy odcinek, jak przyjedzie szwagier, to coś tam powiemy więcej i się przejedziemy na pewno. Także dwa kładzisze, tu widzicie ta moja WR-a, jeszcze czeka na magneto. Paliła, ale gdzieś tam iskra chyba gubiła. Okładziny dwie, nie okładziny, tylko magnesy dwa były pęknięte na magnecie. Mam nadzieję, że to było powodem tej iskry, bo no jak ją zrobię, będę chciał ją sprzedać. I tu jeszcze mam takiego SX-a 125, nie, 250, sorry. Tam sprzętów dużo miałem po drodze, ale nie dodaję odcinków, bo to nagrywanie, wiadomo, zajmuje trochę czasu. Co do Suzuki LTR 450, 7 rok, jakby ktoś sobie wymieniał olej, to mamy tak. Tu mamy spust oleju z boku, śrubka na chyba klucz 13. I tak samo z miski, od spodu miski musimy sobie spuścić zawsze, no bo też tu dużo oleju zostaje. Olej już czarny. Tu sobie dekielek ściągnąłem, ponieważ coś mi się tam nie podobało, ciekło. Silikony wystawały i też O-ringa założyłem, bo zobaczcie, ktoś zamiast O-ringów stosował grube silikony. A to też nie fajnie wygląda. A chyba i tak z oryginału trochę rzeczy będę musiał kupić. Także O-ringi się zamówi. Po drugiej stronie mamy filterek oleju, jeszcze nie wyciągnięty. O, już wyciągnięty, sam wypadł. No, ale to możemy od razu do kosza wrzucić. No i co poza tym? No, poza tym nic. No, odkręcamy dekielek, wyciągamy, wkładamy filter i jest. Także ja sobie tu troszkę poogarniam. Pokrywę zaworów, ściągnęłem go, ale tu tyle pod spodem syfu jest, że zobaczysz, każdy plastik się na trytytki trzyma. No, nie fajnie to wygląda wszystko. Co mi się uda, to zrobię. No, niektórych rzeczy może być problem. Tu nie ma tych dekielków na rollgas, tylko jest taśmą izolacyjną zalepione, żeby brud nie wchodził. Patrzałem, no mogę to kupić, ale muszę z właścicielem pogadać, bo sam dekielek kosztuje chyba 250 zł, czy około 300 ta pokrywka. I tu ten przełącznik też był coś drutowany, ale no z oryginału przełącznik taki też kosztuje chyba 700 zł. Więc no ceny kosmos. Poza tym siedzenie się nie trzyma. Tu jest jakiś patent, żeby zalinka się pociąga i siedzenie się otwiera, ale tu się nic nie dzieje. Albo jest wyrobione już to, albo też, no nie wiem, zobaczę, ściągnę plastik i wyczyszczę, zobaczę, czy to się uratuje. Filterek powietrza będzie nowy, dawany już tam jest, właściciel kupił. Tarcza na tył jest krzywa, więc też będzie tarcza zmieniona, no widać po niej, że jest krzywa. Nie wiem, czy łożyska nie będą przejrzane. No tu proszę, jakaś śruba ładna. Też może z oryginału mi się uda dokupić, kurne. Ktoś na... Chociaż tu jest dziwny patent, bo tu wystaje normalnie gwint. No, ciekawe. Jest nakrętka. Normalnie powinna być przecież śrubka. Zamiast nakrętki, to ktoś tu też ładnie przyrzeźbił. O, uszczelka pokrywy zaworów. Też cała wysmarowana, też by fajnie było nową kupić. No ale to zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Dobra, działam dalej. Kurde, ledwo pokrywa zeszła. Trafiłem na jakiegoś miłośnika silikonu, widzę, bo ledwo odkleiłem pokrywę. Tu wszędzie po całości nasmarowane. Aha, jeszcze jedno wyszło, że jak już bak ściągałem, to coś mi nie pasowało, że paliwo stąd leci. Któryś przewód paliwowy. Ten musi być. O, proszę bardzo. Jaka dziuła. I to on tak nieraz miał.
I to tak raz zapalił, raz nie. Tu widzę jakaś śrubka z podkładką wpierdzielona na kółku. O kurczaki, nie wiem czy nie za luźny ten łańcuszek jest. Ale może mi się wydaje, dopiero będę wiedział jak napinać ściągnę. No tutaj już nie mówię. Ile jest silikonów. Szczelka do zmiany. Wszystko poklejone. Ocie panie. Ocie panie, no. No ja muszę to później dwoma rękami wyciągnąć, bo nawet nie chcę wyjść. No i tu ktoś też odwalił jakiś gwincior, wkręcił gruby. Nie wiem czy rozwiercał. Strach to wykręcać teraz, chyba będzie trzeba tak zostawić. Tak to bym kupił oryginalną śrubkę. Ha, tu wszędzie silikon powpływał. Kurna, teraz weź to poczyść. Wyczyści się, to się nie wyczyści, no. Po trochu, po trochu. Wyjdzie to? No, nie wyjdzie. Także sobie ustawić muszę punkt górny. Tu chyba są nawet... A to co jest? Jakby ktoś tu szlifował koło. Taki jest ten. Może ktoś sobie jaką kątówką zaznaczał punkt. Tu mamy dwa punkciki. I zaraz zobaczę jak one muszą być, pewnie na zewnątrz. I sprawdzimy sobie luzy. Chociaż luzy powinny być git. Bo fajnie paliła. No nie jest, no co, ja się biorę dalej za robotę, czyszczenie. Ustawię sobie górny punkt, luzy pomierzę. Aha, jeszcze może nagram jak napinacz odkręcę, także widzimy się za chwilę. No i ponownie. Ja jeszcze nic nie czyściłem, napinacz rozrządu sobie wykręciłem, jeszcze nie sprawdzałem. Co do luzów zaworowych, jakby kogoś ciekawiło, albo ktoś sobie ustawiał znaki, tak jak wcześniej mówiłem, no tak z reguły jest, mamy na zewnątrz po prostu ustawione, no i wiadomo, krzywki się rozchodzą. No tutaj przynajmniej o tyle dobrze, że luzy mamy w normie, tu między 10 a 15, a mamy 16, a tu jest między 20 a 25, a mamy 23-24, więc tu jest jedyna rzecz na plus na razie. A co do napinacza, to moment sobie kamerkę postawię. Będziemy zaraz liczyć. Świeżo co wyciągnąłem go. Raz, dwa, trzy. O kurde, to on taki króciutki jest. No to ładnie. Moment, przeliczę sobie wszystkie. 13. Wszystkich mamy 13. Ale zostały 3. To powiem wam nie za wesoło. Zaraz go całego wyciągniemy. I patrzcie sami. Patrzcie sami ile mamy napięcia. Na wyciągniętym napinaczu. Tak jak mówiłem, no już ten łańcuszek. Jak rzuciłem pokrywę samą, to kurna. Miałem nadzieję, że będzie git, no bo tu zaś łańcuszek, a jeszcze się okazało, że o, proszę. Myślałem, że napęd jeszcze pochodzi, ale on już jest lekko zakrzywiony, a tu proszę zęba nie ma. I z tyłu też chyba z dwóch nie ma. Więc no grubo, grubo. Ogólnie jest napinacz króciutki, no ale 13 zębów na 3, no to... No to tu już nie mamy praktycznie. Strach tym jeździć będzie za jakiś czas. Także no trzeba pogadać z właścicielem i tyle. Miał być krótki filmik, a będzie chyba jak zawsze, no. Pyk, ty jeszcze znikł. Z właścicielem jeszcze będę gadał, ale prawdopodobnie będziemy wszystko robić. Koła sobie zabierze. Ośka jeszcze stuka puka. Także pewnie łożyska będzie trzeba zajrzeć. Tarcze do zmiany, tak jak mówiłem, no i ten napęd, no to też jest słabo, słabo. Zęba brak. I tu też chyba było, dwa takie ścięte zęby były. O, tu dwa. Jeszcze takie po trzy, o kurde. Ten napęd długo, spinka w złą stronę założona, oczywiście. Oj, pany, pany. Ślisk.
coś tam na biedę jest. Dobra, na razie tyle, działam dalej. Łańcuszek stary, łańcuszek nowy będziemy zakładać. Jeszcze jedna rzecz. Ściągacz do magneta mi przyszedł, więc sobie rzuciłem. Musimy wałek niestety rzucić jeden, bo nie przejdzie nam pomiędzy głowicą a zębatką łańcuszek, żeby ściągnąć. A może i lepiej, bo sobie teraz powyczyszczam tu ładnie te silikony stare. I będziemy zakładać nowe. Ten stary jeszcze się nawet tak nie zacierał, gdzie niegdzie łapał już. Ale no był wyciągnięty niestety. Łożysko widać. Dobra, no nie ma co. Działam dalej. No, nie powiem ile mi zajęło wyczyszczenie tych silikonów, uszczelek. Masakra. Widać zresztą na ziemi. Jeszcze pokrywę muszę umyć, ale też wyczyścić, ale to sobie mogę na końcu zrobić z ciekawości. Jednak oba wałki rzuciłem, lepiej tu było mi wyczyścić wszystko. Z ciekawości zobaczymy sobie ssący. I tak to muszę jeszcze powyciągać, trochę tu poprzecierać papierkiem. No, ciekawe, idziemy na warsztat. $2.25 hot cams. Ciekawe jaka jest minimalna. Ale chyba tragedii nie ma. No. Chyba nie ma. Sobie jeszcze poprzecieram papierkiem ładnie, żeby nie było jakichś papruchów. No i będziemy zakładać łańcuszek. Rozrząd ustawiony. Oczywiście jak nie macie pewności, to sobie jeszcze sprawdźcie, jak pokrywę założycie, ale moim zdaniem jest git. Później na koniec sobie jeszcze zobaczę. Przykręcę sobie mostki i sprawdzimy jaki będzie teraz naciąg łańcucha. Co to zmieniło? Jeszcze muszę poszukać ile tutaj ma być newtonów i na mostkach. Także działam dalej. Jakby kogoś interesowało, to mostki 10 Nm, to nakrętka 120, tylko ciężko podejść kluczem, trzeba mieć specjalny uchwyt. Już mam dokręcone, no i teraz cały myk polega na tym, że tam widzieliście, były trzy ząbki napinacza. Tu jak go wysadzę już, wyciągnę już całego, to mamy całkiem dużo. On ogólnie ma mało napięcia, ale chyba 14 ząbków chyba teraz liczyłem, tam wcześniej się machłem. Wyciągniemy 2, 3, 4, 5, 6 nawet wyciął. 5 ząbków, no. O, i jeszcze mamy dziurę. A już łańcuszek mamy napięty. Czyli nawet mniej teraz. Damy na 5. Teraz ustawiłem na 5. No i przypuszczam, że łańcuch będzie tak jak teraz, bo już dociskam. Napięty, czyli 5 ząbków. Mamy prawie cały napinacz do użytku. No tam już było bardzo słabo. A nawet po łańcuszku nie widać, bo się nie łamie. Widzicie, czyli nie zawsze to oznacza, że jest do wymiany. No tu jest jedno załamanie, ale nie jest źle. No ale wyciągnięty był. Dobrze po napinaczu widać. Także co no. Teraz kurczę, wszystko czyściutkie, tylko tu sobie przesmaruję. I nie dajemy silikonu, zobaczymy. Powinno trzymać. Tu jeszcze te tryby pozakładać, ale to już damy radę. Także składam dalej. Następny etap pewnie jak już będzie poskładane co nieco. No i jest, rozrządzik zmieniony. Fajnie napięty. Napinacza, teraz widzieliście ile tam ząbków jest. Co do jeszcze ustawienia rozrządu, to możemy sobie tu teraz sprawdzić. Nie pokażę wam, bo przy kable idą. Znak jest T. No i tu tak jak wcześniej mówiłem, kropeczki na kółkach. No i w sumie tyle, co. Nie odpalę go jeszcze, bo zamknę sobie górę na pewno, bo mam nową uszczelkę pod pokrywę. Tu tak samo nowa poszła uszczelka. Jeszcze tu ten dekielek, olejem będzie trzeba pozalewać. Tu chyba przewód jakiś olejowy musiałem odpiąć, też nowy o-ring się da, żeby nic tam nie ciekło. Także to sobie tak poskładam, odpalę go później, bo jeszcze jest taka sprawa. O, jest na pokrywę zaworów nowa uszczelka. Ten wężyk jest walnięty. Chyba pokazywałem, dziura jest. A taki kawałek wężyka chyba 250 zł. Z oryginału. Grubo, nie? No i sobie jeszcze tu powyczyszczam, tu nie będziemy też dawać silikonu, damy sam o-ring. Tak żeby to miało ręce i nogi.
więc odpalenie będzie później, ale w tym filmie myślę to wszystko, jakaś tam wymiana oleju i rozrząd, jakieś tam podstawowe informacje, to komuś by się może przydało. No i maszyna poskładana. Trochę ogarnąłem, bo wszystko było na trytytki, każdy plastik złapany, dałem takie kołeczki samochodowe. Coś i tak w tym kładzie mi nie pasuje, bo te plastiki tu się nie zgrywają, jakby z jakiegoś innego jest. No i tak do dupy, tak samo pokrywka z tego roku nie pasuje, nie wiem, albo rolgas inny jest, coś tu były patenty odwalane. No i niestety pokrywkę muszę odesłać, ale przewód paliwowy przyszedł, ten pęknięty, także przewód paliwowy założony, przynajmniej jedno będzie pewne. No jakieś uszczelki, tarcze, rozrząd, napęd. Napęd właśnie wymieniony, komplet. Zębatka, łańcuch DIT X-ringowy, też musi być porządny do takiego kładzisza. I zębatka przód, łożyska na osi wymienione. Tarcza, no sporo powymienione, sporo. Ale wiadomo, silnikowo no nie wejdziemy, co tam jest. Rozrząd, jest git. Trochę miałem problem z odpaleniem, bo nie chciało mi tu paliwo lecieć. Trzeba było przewód ściągnąć, dopiero poleciało. Olej zmieniony, no i co tam więcej. Chyba tyle, nie? Siedzenie założę. Nie dało się założyć wcześniej, bo ten mechanizm, tu jest linka od spodu do otwierania siedzenia. O, w ogóle to nie chodziło. Teraz to wyczyściłem wszystko i fajnie chodzi. Przesmarowałem linkę, zobaczymy, czy się będzie zamykać. Także co, ja sobie założę siedzonko, wyprowadzę go stąd i... A, jeszcze piątka paliwa jest właściciela, bo no musiałem, 10 litrów praktycznie było, musiałem spuścić wszystko, bo tam jest tyle tych przewodów, żebym wszędzie polał, jak bak ściągałem. Także paliwko zaleję i jedziemy się razem przejechać, zobaczymy, czy tam wszystko gra. No i może go odpalić jeszcze. Pyka maszynka, olej sobie jeszcze muszę stan sprawdzić i lecimy się przejechać. Kawałek się przejadę i tyle, żeby zobaczyć, czy wycieków nie ma.